Do przygotowania domowych pączków będziemy potrzebować szklankę mleka, drożdże, mąkę, 5 jajek, 2 łyżki cukru, sól, cukier waniliowy, marmoladę z różą oraz 2 litry oleju i kostkę smalcu. Najpierw przygotowujemy zaczyn. Do szklanki ciepłego mleka dodajemy 50 g drożdży, 2 łyżki cukru oraz saszetkę cukru waniliowego. Wszystko razem mieszamy i odstawiamy na chwilę. W tym czasie rozbijamy 5 jajek i oddzielamy białka od żółtek. Żółtka roztrzepujemy. Dodajemy je do zaczynu i dosypujemy jeszcze 0,5 kg mąki i szczyptę soli. Teraz ubijamy białka jajek i dodajemy stopniowo do ciasta. Dosypujemy także mąkę, aby zachować odpowiednią konsystencję. Ciasto powinno być lekkie i puszyste. Odstawiamy je do wyrośnięcia. Najlepiej przykryć je ściereczką lub ręcznikiem. Po około 30 minutach wyrośnięte ciasto wykładamy na stolnicę posypaną mąką. Wycinamy szklanką kulki pączków i szprycujemy je marmoladą. Uformowane pączki zostawiamy na chwilę do wyrośnięcia. W tym czasie w dużym garnku lub woku podgrzewamy olej i rozpuszczamy w nim kostkę smalcu. Gdy już się nagrzeje, wrzucamy pączki na olej i smażymy pod przykryciem, pamiętając, aby po chwili obrócić je na drugą stronę. Po usmażeniu przekładamy je na talerz wyłożony papierowym ręcznikiem, aby odsączyć tłuszcz. Gdy ostygną, posypujemy je cukrem pudrem i tak podajemy. Jeśli lubisz pączki, daj łapkę w górę pod filmem i subskrybuj nasz kanał. Polecamy także inne nasze filmy.